Siema, dzisiaj mamy środę, dzisiaj wolne od treningu. Muszę wam powiedzieć, ostatnie dwie noce były dla mnie fatalne. Dzisiaj obudziłem się o 5 rano, zasnąć nie mogłem. Druga babcia mi się pochorowała, jak wiecie, mam dwie babcie. Jedna 93 lata w domu opieki, na szczęście ma opiekę całodobową, więc troszeczkę można być spokojniejszym. Druga ma 91 lat, mieszka jeszcze sama, ale też powoli już zdrówko jej klęka. No i dzwoniłem dzisiaj do niej rano, mówię: babcia, co ci potrzeba? Ponieważ była dwa dni temu u lekarza, słabo się czuje. Kup mi w Lewiatanie chleb biały ogon, miód, śmietanę 18 i jakieś dwie bułeczki. Zawsze kupuję sobie chleb w Lewiatanie, biały ogon się nazywa. Mówię: babcia, a jak nie będzie białego ogona, co ci kupić? Ona mówi do mnie: to kupisz czarny ogon, i się cieszy. Pomyślałem sobie, mogę wziąć od razu gumowy ogon z chaty. Wiecie, w jakim jest kolorze, nieraz wam go pokazywałem. Mogłaby go rzuć do końca życia, chyba by się nie zużył. No, słuchajcie, toczę sobie bekę, no ale faktycznie taki wiek jest nieciekawy. Cieszę się, że ta babcia w domu opieki ma opiekę całodobową. Troszeczkę głowa może odsapnąć, ponieważ cały czas każdy się zastanawiał, co ona wywijała, co się z nią dzieje. Ale muszę wam powiedzieć, w niedzielę do niej pojechałem na odwiedziny. Babcia siedzi w pokoju w butach zimowych, w tych, w których ją zabierałem ostatnio na dwór na spacery. Mówię: babcia, czemu siedzisz w pokoju w butach? Bo mi zimno w nogi. Słuchajcie, w pokoju grzejnik grzeje, wszystko rozgrzane. Mówię: jak ci jest zimno w nogi? Ja jej podnoszę nogawki, patrzę. Ona ma buty założone na gołe stopy. Nie wiem, któraś z pielęgniarek rano jej skarpet nie założyła. Powiedziałem: poczekaj, babcia, jeszcze nawet się nie zdążyłem rozebrać. Pobiegłem na dół do pielęgniarek. Powiedziałem, co na ten temat sądzę. Mówię: no tak być nie może, że kobieta siedzi w pokoju w butach zimowych, bo jej zimno w stopy. Gdzie są skarpety? Babcia miała cały worek skarpet. No i oczywiście za chwileczkę znalazła się nówka sztuka, para skarpet. Przy mnie babci założyli. Dopiero wypakowałem dla niej słodycze, to wszystko, co zawożę, zdążyłem się rozebrać. Słuchajcie, pisaliście w komentarzach: Nygus, czemu się czepiasz tego Jarka, zejdź z niego. Wczoraj znowu nagrałem filmik, możecie sobie zobaczyć, jaki Jarek napisał pod tym filmem komentarz. Nawet mnie zaprasza do Londynu, żebym poznał jego żonę, żebyśmy złote gazowane walnęli. Słuchajcie, kiedy jaja, kiedy beka, a kiedy sprawy są poważne, potrafię to odróżnić. No i myślę, że tym wczorajszym filmikiem troszeczkę wyhamowałem ten rozpędzony pociąg, słuchajcie. No i fajnie, że Łukasz z kanału Emigrant też się odniósł w komentarzu pod tym filmem, przemyślał sprawę, napisał, że w sumie mam rację, niepotrzebnie robić jakiś bałagan, zamieszanie. Mam nadzieję, że sobie odpuści i że wszyscy będą żyli w zgodzie. No, taka krótka wrzutka ode mnie. Dzisiaj lodowato, naprawdę zimno. Zobaczcie, jakie drzewa, całe bielutkie. Fajnie to wygląda. Normalnie bombki można od razu powiesić na tych drzewach. Łapa mi marznie. Lecę do babci, zobaczę, co u niej słychać. Nagram filmik, podeślę ciotce, córce babci, żeby zobaczyła, jak babcia wygląda. Była ostatnio tutaj w wakacje, mieszka na stałe w Niemczech. Niech sobie babcie zobaczy, zobaczę, co tam u niej słychać, czy może coś jeszcze jej potrzeba. No taki żywot, słuchajcie, wróciłem do Polski, liczyłem się z tym, że trzeba będzie babciom niedługo pomóc.
No niestety taki wiek, wcale nie jest to takie fajne być zdanym na kogoś. Do następnego.